Zupełnie się nie spodziewałam, że wygram ten konkurs. Naprawdę, zupełnie się nie spodziewałam. Natomiast mogę powiedzieć tak, po rozmowie kwalifikacyjnej w Krakowie miałam duże nadzieje. Moje zainteresowania średniowieczem zaczęły się jeszcze w czasach licealnych. Średniowiecze ma niesamowicie dużo tajemnic, pięknych tekstów. My o średniowieczu, choć często wydaje nam się, że wiemy już wszystko, to tak naprawdę wciąż wiemy mało i możliwość dociekania tego, odkrywania poszczególnych tajemnic, chciałoby się powiedzieć, ukrytych w tych tekstach, jest naprawdę fascynująca. Rozmowa przebiegła znacznie lepiej niż spodziewałam się, że przebiegnie. To znaczy spodziewałam się mocno oficjalnej i stresującej atmosfery, natomiast komisja była rzeczywiście niemożliwie życzliwa, uśmiechnięta i stanowili dla mnie dobrych słuchaczy. Ja miałam zaprezentować projekt raz jeszcze, odnosząc się jednocześnie do recenzji, które wcześniej uzyskałam w tej pierwszej ocenie złożonego wniosku. I zdaje się, że rzeczywiście tak naprawdę chodzi o to, w tej prezentacji, żeby pokazać, że mój projekt jest wartościowy, że mój projekt jest interesujący i że może zainteresować nie tylko specjalistów wąsko wyspecjalizowanych właśnie, ale że może zainteresować też ludzi zajmujących się innymi obszarami nauki. Wyjątkowość mojej pracy wynika tak naprawdę z wyjątkowości zabytku. Ponieważ w Europie, w zachodniej Europie obecnie bardzo mocno zwraca się uwagę i bada się proces wernakularyzacji, czyli utekstowienia języków narodowych, początków czy też rodzenia się tekstów w językach narodowych. I kazania augustiańskie, którymi się zajmuję, są jednym z bardzo niewielu zabytków, które pokazują doskonale właśnie ten proces wernakularyzacji, czyli rodzenia się tekstów w języku polskim. W ramach etiudy trzeba było zaplanować zagraniczny staż. Ja odbędę 5-miesięczny staż w Instytucie Badań nad Średniowieczem Austriackiej Akademii Nauk. Staż ten zacznę 1 września i myślę, że to jest ten moment, w którym najwięcej z grantu zacznę korzystać i to jest ta część grantu, która myślę najmocniej wpłynie na mój rozwój naukowy.